Na stołach łukowickie smaki, a na scenie lachowskie rytmy. W Krzyszowej zatrzymał się kolorowy autobus festiwalu Beskidzkie Rytmy i Smaki. Organizatorzy tego wydarzenia postanowili go połączyć z dożynkami gminnymi. Cieszę się również, żeśmy weszli w ten festiwal Rytmu i Smaku z uwagi na to, że naprawdę na terenie naszej gminy jest wiele zespołów, fajnych zespołów, gdzie praktycznie możemy zagospodarować sobie tą piękną uroczystość własnymi zespołami, co widoczne było dzisiaj podczas tegorocznych obchodów Święta Plonów, no i tej edycji festiwalu Rytmu i Smaku. Bogactwo prezentowanych smaków przyciągało wszystkich. Każdy chciał spróbować pięknie podanych i przede wszystkim smacznych potraw. Te serwowały panie z kół gospodyń wiejskich i gospodarstw agroturystycznych, których w gminie Łukowica nie brakuje. Całe stoisko przygotowała grupa gospodarstw agroturystycznych, między innymi owieczka, dwór, świdnik, jodełka u babci, uchaliny. Ten charakterystyczny smak gminy Łukowica dla pani to jakie danie? Charakterystyczny smak, ja myślę, że przede wszystkim żeberka z kapustą i pierogi, bo pierogi były od zawsze w naszej kuchni. To były najprostsze dania, które żeśmy zawsze od zarania wytwarzali i tym częstowali swoją rodzinę. I mi się wydaje, że po prostu tradycyjne kołacze też są po prostu na pierwszym miejscu u nas. Ale nie tylko smaki przykuwały wzrok i uwagę. Na scenie koncert dała Strażacka Orkiestra Dęta z Krzyszowej. Wystąpili również najmłodsi artyści. Po nich zaprezentowały się zespoły regionalne. Krzyszowianie pokazali to, co mają najlepsze. Reprezentujemy tutaj ten pokrój lachowski, lachowskie tańce, lachowskie rytmy, krakowiaki, polki, stajerki. Kamila i Mariola, jak długo w zespole? 7 lat, już nawet nie liczę. No właśnie, dlaczego aż tak długo? Przede wszystkim to traktujemy jako taką drugą rodzinę. Wspieramy się wzajemnie, spędzamy miło czas, możemy występować, no i dobrze się bawić. Jest satysfakcja z tego, co się robi i pokazuje na scenie? Zdecydowanie jest satysfakcja, jest pasja. No i tak jak powiedziała Mariola, to jest nasza druga rodzina, więc my się cieszymy, kiedy możemy występować, bo tak naprawdę spotykamy się z rodziną, z przyjaciółmi, spędzamy miło czas i to jest naprawdę wielka satysfakcja i radość, że możemy też pokazywać młodym pokoleniom nasze tańce, nasze melodie, no bo tego w szkołach się dzieci nie nauczą, więc to jest też dla nas bardzo duże wyróżnienie, że mamy taką możliwość. A to już zespół regionalny Dolina Słomki. Wcześniej wystąpili jego młodsi członkowie. No i młodsze to mamy takie, wie pan, jak to stanu już na nogach, to już się uczą, co są to przekładamy na ziotami, no bo przecież ten od razu nie umie tych wszystkich kroków. Ale jak ino, które chce przychodzić, tańcować, śpiewać, to wszystkich zaprosimy i to nie ma żadnego kłopota, żeby to, które nie umiało w końcu, tyle robimy, że go i tak nauczamy. Wcześnicy, później to ono i tak chodzi, tak jak i my. Na zakończenie festiwalu Beskidzkie Rytmy i Smaki wystąpiła grupa śpiewacza, którą zawiadował Andrzej Bargieł, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy. Chcemy wrócić do tej tradycji, bo tych melodii, piosenek jest naprawdę bardzo dużo i tak odszukujemy, poszukujemy. No i efekt tego jest, że powstała ta grupa śpiewacza w Krzyszowej, która kontynuuje tą tradycję właśnie tych starych melodii. Do tego włączyliśmy teraz kapelę, żeby to tak barwniej brało, grało na tych uroczystościach. Z miłością mi. A dzisiaj już nie chcę ze złością mi, kochanko moja. A charakterystyczne rytmy górali kamienickich zaprezentował zespół regionalny Gorce z Kamienicy. Józef Budacz, TV 28.